Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale z gry Farming Simulator 22 na mapce The Old Stream Farm na odcineczku 9. Słuchajcie, na tym odcinku zrobimy taką jedną rzecz. Weźmiemy kontrakt i już mówię wam, jaki jest plan odnośnie tego kontraktu. Weźmiemy sobie kontrakt na polu 37. Także ja go już... oczywiście pożyczamy przedmioty. Pożyczamy. Więc ja już będę sobie powolutku leciał. Muszę dostać się tam do sklepu, żeby przesiąść już w maszynę. I powolutku opowiem wam, co będzie się działo dalej. No może nie do końca miało być tak, że od razu miałem rozbić sobie samochód, ale a cóż, lecimy. Plan jest generalnie taki, że z pieniędzy, które zarobię sobie na tym kontrakcie, będę chciał kupić owca. Może byś tak kierunek wrzucił, to bym wiedział, czy skręcasz, czy nie. Ja będę chciał kupić owce. Mam troszeczkę siana, mam trochę trawy w belach, więc będzie można swobodnie tutaj coś sobie zrobić. Mogę już je utrzymać przez pewien czas, więc na spokojnie powinno się to udać. I teraz... tak się zastanawiam, po co mi ta zgrabiarka, bo przecież ja mogę sobie ustawić w tym sprzęcie. Na spokojnie jestem w stanie ustawić sobie zrzut pokosu. Ciekaw jestem tylko, czy ja będę w stanie podpiąć ją, czy nie? Nie, nie będę w stanie. Myślałem, że chociaż sobie zaciągnę. Wiecie, o co chodzi. Pole. Ale widzę, że tego nie zaciągnę. A przyczepę? Przyczepę powinienem móc zaciągnąć. Zróbmy teścik. Od razu, przy tak zwanej okazji. Prawda, nie mogę jej podpiąć przewodów, więc zobaczymy zaraz, czy jestem w stanie z nią jakkolwiek jechać. Jestem. Dobra, gdzie jest to pole 37? No, sporawe. Sporawe, słuchajcie. Sporawe. 37 jest tutaj, więc musimy wydostać się ze sklepu. Zjechać sobie przez mostek. No i pojechać tutaj. Dobra, może jakoś nie zbłądzę. Zawiozę sobie od razu przyczepę. Następnym kursem już tylko polecę z owijarką. Z prasą w sensie, nie tyle z owijarką, co z prasą. Czyli chyba tędy trzeba było pojechać. A co tu się stało? Halo? Halo, co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, ominiemy, a oni niech sobie konflikty swoje sami rozstrzygają. Z prasą pojadę następnym kursem i dzięki temu zaoszczędzę troszeczkę na tych wszystkich przejazdach i tak dalej. Tylko żeby się tu złamać teraz. Odpowiednio. Nawet się udało. Dobra, lecimy. Przy okazji, słuchajcie, rozglądam się, bo tak planowałem, że może udałoby się zrobić... czekajcie, ja sobie włączę jednak podgląd mapy. Zastanawiam się nad zrobieniem akcji z jakąś kiszonką. Tu patrzę, że jest kukurydza.
którą można byłoby na tą kiszoneczkę wykorzystać. Z całą pewnością, dobra, tutaj sobie z boku na poboczu zostawimy przyczepę. I teraz tak, zacznijmy to. Zgrabiarka nie będzie nam potrzebna pod warunkiem szeroki zrzut, a my chcemy, znaczy muszę ją rozłożyć. Dobra, to wjedźmy na pola, czy na pole, na łąkę. Rozłożę. Ja nie chcę szerokiego zrzutu, tylko ja chcę zrobić sobie zrzut, zrzut pokosu, lewy pokos, lewy pokos, szeroki zrzut i zrzut pokosu. Dobra. Tylko czy nie prawe, czy... Bo może byśmy to zrobili tak... Już nie, bo to i tak się nie uda, nie kombinuję dalej. Niech to będzie w ten sposób. Bo my tego nie robimy na siano, tylko przerabiane będzie to na kiszkę, więc nie ma potrzeby, żeby jechać szerokim zrzutem i robić tego. Szczerze, ta łąka całkiem sporawa jest jak na tą mapę. Podnosisz? Nie podnosisz? Dobra. Dobra. I teraz tak, jak zarobimy na tym kontrakcie, to wszystkie pieniądze, które zarobimy z kontraktu, przeznaczę na zakup owiec. Nie wiem, owiec, dobrze powiedziałem, nie owiec, tylko owiec. I dzięki temu powolutku zaczniemy coś tutaj zarabiać więcej. Dlatego, że tak, skoro nie mogę na polach zarobić za dużo, no bo nie mogę, no opuszczaj. Z jaką mnie denerwuje ta... Patrzcie, no nie chcę opuścić. Dobra. Skoro na polach nie mogę zarobić, to może zarobię na zwierzętach. Dzięki temu powiększymy zasób tych gruntów, które będzie można obrabiać. I teraz tak, wyżywić jakoś się uda, później pociągniemy troszeczkę z kontraktów, no bo inaczej się nie da. Bez kontraktów wątpię, żebym ja tutaj był w stanie coś więcej wykombinować. Miałem wziąć w leasing jakieś pole, ale poważnie się nad tym zastanawiam, czy żeby, wiecie, nie wkopać się i nie zapożyczać tylko dlatego, żeby to pole utrzymać, więc na razie jeszcze nie podjąłem decyzji w temacie jakichś kolejnych pól, a przynajmniej jeśli chodzi o leasing tego.
No i mam taki dylemat bardzo duży w temacie, czy w leasing wziąć łąkę, czy w leasing wziąć jakieś pole, na przykład już z... No oczywiście wykorzystując możliwość taką, jaką daje nam gra, czyli wzięcia gotowego pola na przykład do zbioru. Tak, żeby ten pierwszy zbiór można było sobie ogarnąć we własnym zakresie szybko, żeby nie trzeba było tam od początku siać. Zawsze to troszeczkę zarobimy na tym, nawet jeśli by to pole było w jakiś sposób nienawiezione, czy w 100% nieprzygotowane. A druga strona medalu jest taka, że zastanawiam się właśnie, jeśli będę miał owce, to czy nie lepiej byłoby mieć łąkę i pójść w temat właśnie może zakupu jakichś fajnych kosiarek może z czasem i w ogóle takie bardziej zielarskie tematy tutaj pociągnąć. Ale z drugiej strony też gdyby no mając na gospodarce oborę dla krów, to możemy sobie z krówek też tam korzystać. No trudno, żeby ona stała taka po prostu pusta, tak? Więc warto byłoby tam jednak w takie zwierzęta też pójść. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz, czy jeśli tej oborze mamy łąkę, tak? No bo mamy. Jest tam łączka, na której wypasają się zaraz obok obory. Jest to część, na której normalnie możemy wypasać krowy. A w tej chwili nie rośnie trawa. I chodzi mi po głowie, czy skoro ten teren należy do mnie, a na razie krów nie mam, żeby go po prostu zaorać i posiać tam trawę. Jak będą krowy, no to będzie trawa i tyle, tak? I będzie ok. Natomiast dopóki ja tych krówek tam nie mam, no to mogę to wykorzystać w inny sposób, nie? No tak mi się wydaje, że to byłoby całkiem rozsądne, tym bardziej, że ta łąka, która pastwisko powiedzmy, jak to nazwijmy, jest całkiem duża. I dzięki temu naprawdę można byłoby no coś tam dodatkowo sobie zarobić, chociażby nawet utrzymać te owce, które ja w tej chwili będę miał, tak? Bo dzięki temu sobie tam pokosimy. Także no, taki pomysł gdzieś tam urodził się w głowie mojej. Nie wiem, na ile on jest realny do spełnienia. No ale może, kto wie. Takie rozwiązanie wcale nie byłoby najgorsze, nie? Taka kosiarka, gdyby tutaj tych owieczek mieć troszeczkę więcej, mieć krów troszkę więcej i dodatkowo robić sobie kiszkę, tak, to taka kosiaraczka właśnie samo jezdna byłaby rewelacyjnym sprzętem. Gdyby do obrabiania takiego pola, nie? Fajniej byłoby, gdyby jeszcze ona miała wałek mocy z tyłu i można było do niej podpiąć od razu prasę i prasować. Byłoby w ogóle super rozwiązanie. Dużo mi chyba zostało, bo udało się tam wszystko ładnie zrobić. Takim sprawnie to wszystko idzie. Zostanie to tylko sprasować i wywieźć na biegazownię. Ja właśnie jestem ciekaw, czy w tej
Na tej mapie również występuje błąd z kontraktami, które wywozi na biogazownię. Czy też nie? Dobra. Nie wiem, ogarnięte. Tam został jeszcze jeden pasek. Więc sobie objadę na zewnętrzne, a ten wewnętrzny zostawimy na sam koniec. Bo wywożąc na biogazownię, czasami wystarczy wywieźć tylko kilka kostek. I tyle. A reszta nam zostaje. Więc jestem ciekawy. No nic, zrobię tutaj to prawa i wywieziemy do biogazowni i zobaczę, jak tutaj będzie się to sprawować. Bo jeżeli by się okazało, że wystarczy wywieźć dosłownie troszeczkę na biogazownię i reszta zostaje, albo zostawimy sobie to właśnie już na poczet krów, albo poczekamy, aż będzie dobra cena na sprzedaż. A dobra cena na sprzedaż na liszkę jest chyba, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec roku. To można jeszcze dodatkowo coś na tym zarobić, a każde dodatkowe pieniądze to dają możliwość zakupu dodatkowych zwierząt. Bo cały ten kontrakt i pieniądze związane z tym kontraktem przeznaczam na zakup owiec. Zobaczymy, ile się uda tego kupić. Ja nie pamiętam tylko, ile tych owiec można na tej oryginalnym pastwisku chyba trzymać, tak? Dobra, ja myślę, że to nie ma sensu dalej. Złóżmy ją. Dobra, to sobie zostawię. Przeskoczymy do sklepu. Wezmę ciągnik. Wsiąść do pojazdu. Fajny frędzik. A zgrabiarka jest nam kompletnie niepotrzebna. Biorę fenda. Mam nadzieję, że nie za blisko podjechałem. Nie. Dobra, tu nic nie jedzie. No tutaj też już korek się rozładował. W tym czasie, co tam kosiłem. No i tutaj całkiem sporawa jest, bo to jest chyba pole Tozus 34. Na którym jest kukurydza, którą można byłoby właśnie na tą kiszonkę przerobić. Z tym, że na pewno nie będzie to sytuacja taka, że wypożyczymy sobie silos kombajn, dlatego że te pola są tutaj zbyt małe, a 25 tysięcy kosztuje wypożyczenie silos kombajnu plus przystawki i tak dalej, więc to absolutnie nie będzie adekwatne do zarobku. Dobra. Już zaczniemy stąd, bo chyba stąd ja zacząłem jeździć. Okej.
rozłożona, uruchomiona, dobra. Pasujemy. Tak jak mówiłem, absolutnie nieadekwatna... Już? 3,5? Albo tylko taki mały owija. Rozumiem. Trochę tego będzie. Tak czy siak. Ustawię sobie automatyczny Z, włącz automatyczny zrzut, bym się tutaj nie musiał tym jeszcze zajmować. Co jest fajne, co mi się podoba, to to, że ta prasa automatycznie... A, ja tutaj jeszcze nie pokosiłem, zobaczcie, jeszcze... Jeszcze z tej strony. Zapomniałem o tym, że tu przejechałem sobie na prosto i tu jeszcze zostało trochę łąki. Dobrze. Fajne jest to, że ta prasa się automatycznie zatrzymuje, wyładuje sobie. My nie musimy o tym pamiętać. Można jeździć na tempomacie, tak jak ja jeżdżę w tej chwili. I ona będzie nam się automatycznie zatrzymywała. O, ze środka będzie troszeczkę lepiej, bo będę widział... O! Wyładowuje się. Powiem wam, że szczegóły tutaj w tej prasie są niesamowicie dopracowane. Zobaczcie, cała mechanika jest widoczna, wałek, nie wałek, to wszystko działa. A tutaj musimy się na zewnątrz. Tak, ja wiem, że nie mam dostępu do tego terenu, ale... Tak, te prasy mi się podobają. Bo nie trzeba pamiętać o tym, żeby się zatrzymać, żeby się wyładować. Ona sama zwolni, sama się zatrzyma, wyładuje i jest elegancko. To prawda, ta Kvernelanda, którą mieliśmy w 19, była o tyle fajna, że nie zatrzymywała się. Ale jak gdyby ona już mi się troszeczkę znudziła. A ten Pottinger no, wygląda dużo lepiej. I ciekawie troszeczkę działa. Niestety tej drugiej komory, którą właśnie w Kvernelandzie, czy tam w Wikonie mieliśmy. Dzięki temu ona się nie zatrzymywała. Tam ewentualnie troszeczkę mogła zwolnić, ale raczej się nie zatrzymywała. Ta na wyładunek potrzebuje się zatrzymać. Ale i tak to idzie w miarę sprawnie. Muszę powiedzieć, dużo lepiej niż... Na przykład robienie kostek i kostki, potem trzeba jeździć, owijać, zbierać. No tych przejazdów jest dużo więcej. A tu wydaje mi się, że to dużo, dużo lepiej, dużo fajniej działa. Także tak to wygląda. No, pojeździmy sobie jeszcze.
Ja tak myślę, że ja was nie będę trzymać tutaj do końca owijania. Jeszcze troszeczkę pojeździmy. Ja to sobie później owinę i na kolejnym odcinku wywieziemy, pozbieramy tabele i wywiezie się je do biogazowni. I na kolejnym odcineczku zrobimy tak, że zajmiemy się zakupem właśnie zwierząt. Zobaczymy też, ile tej kiszki zostanie na nasz wewnętrzny użytek. No. Sturlała się. Dobra. Może być tak, że ktoś wpakuje się tutaj z przejezdnych w tą belę. No, nie planowałem tego, że tak się stanie, no ale się stało. Całkiem porządne urządzenie. Jak będzie mnie kiedyś stać, to na pewno taką prasę sobie zakupię. Mam wrażenie, że te maszyny są dużo lepiej przygotowane od strony jakby takiej graficznej niż te, które mieliśmy w 19. Jest dużo więcej szczegółów, tak się teraz przyglądam. Super to wygląda. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że ja sobie tutaj dokończę tabelowanie, a zobaczymy się na kolejnym odcineczku. Tak jak wcześniej powiedziałem, zaczniemy wtedy zbierać, wywozić, zobaczymy, ile zarobimy i zakupimy sobie zwierzęta. Także jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś uwagi albo chcecie coś skomentować, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla was. A ja się na dzisiaj będę z wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć.